Aborcja, 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 cały czas ta aborcja. Może ci, którzy tak chcą odebrać prawo do życia innym, zrezygnują z własnego prawa do życia i jeśli ktoś uzna, że na przykład ta osoba nie jest częścią organizmu ziemskiego, to na przykład taką osobę wyskrobie czy usunie i sprawa będzie załatwiona. Oczywiście jest to temat zastępczy, w którym ani w tą stronę nic się nie zmieni. Przemysł aborcyjny to jest oczywiście plan związany z ograniczaniem liczby ludności, z eugeniką i z narzuceniem takim biednym koloniom jak Polska właśnie tego, żebyśmy się po prostu tutaj nie rodzili, żeby kobiety miały później zaburzone, że tak powiem, swoje życie duchowe, moralne wskutek takich, no po prostu zabicia własnego dziecka. No i później społeczeństwo jest pokaleczone, łatwiej jest je dalej niszczyć. No i ten przemysł eugeniczny oczywiście hula, to są olbrzymie pieniądze, ale jak wiemy, lekarze nie mają problemu z tym, żeby zabijać, więc też telewizja z tym nie ma problemu, politycy nie mają z tym problemu. Wobec tego trzeba zawsze chyba zdefiniować, że żyjemy w rzeczywistości satanistycznej, rządzonej przez ludobójców, pedofilów, zbrodniarzy, ludzi skrajnie nieetycznych, potwory bym wręcz powiedział, więc tutaj jakakolwiek dyskusja nie ma sensu. Tych ludzi powinno się po prostu odwalać, tak, zamykać bez ostrzeżenia. No ale no, powiedzmy, żyjemy na ruinach cywilizacji, jakakolwiek by ona nie była. I w tej sytuacji pociesza mnie tylko taka myśl, że te ciężkie czasy budują nam jakichś mocnych ludzi i zawsze po rozmaitych wojnach, kataklizmach, ile by tego dobytku nie zostało zniszczone, ziemia nie byłaby wypalona pół metra w dół, to ludzkość potrafi się podnieść i ci, którzy musieli bazować swoją rzeczywistość nie na materii, na zabezpieczeniu swoich spichlerzy, tylko na działaniu, walce, organizacji, sprawczości, odzyskiwania i walczenia z wrogiem, ci ludzie wyćwiczają w sobie jakieś umiejętności, takie też może społeczne, większą siłę do tego, żeby to odbudowywać, więc my tak samo nie możemy bazować w tej chwili na instytucjach, na finansach, na dobytku, na polityce. Możemy tylko bazować na wierze w przyszłość lepszą dla nas, na relacjach, na budowie tych relacji i organizowaniu się właśnie w celu odbicia czy pokonania wroga, który grasuje tutaj na naszym terytorium i jak wiemy, robi to dosyć skutecznie. I te wszystkie zabiegi sejmowe, gminy, miasta, walka polityczna, wystawianie swoich posłów, senatorów, eurowybory, to jest takie tam pitu. Dobrze wiemy, że to wszystko spełznie na niczym, bo nawet ci europarlamentarzyści, posłowie, to jest wszystko ściema, gówno warte. Prawdziwe decyzje, ustawy są pisane gdzieś indziej. A tutaj rzeczywistość jest taką symulakrą, w której wymyślił ktoś Polakom, kim mają być, co mają o sobie myśleć, gdzie mają być ich ograniczenia, ile mają zarabiać, jak mają siebie nawzajem traktować, jak mają traktować Kościół itd., itd. Jest to po prostu wszystkim kreowane, dopóki ktoś się nie obudzi do jakiejś takiej autokreacji bądź też bardziej świadomych wyborów i wtedy okazuje się, że są też ludzie, informacje, działania, które wybiegają poza ten kanon systemowy i one są oczywiście tym alternatywą, awangardą nawet, ale są niesamowicie mocno zwalczane, tak jak w Matrixie, jak ci ludzie wyszli z tego Matrixa, byli w takich podziemiach zniszczonego świata i tam też te różne takie roboty ich tropiły, żeby ich po prostu zlikwidować, bo są to ludzie, którzy są bardzo niewdzięczni dla Matrixa, mogą gdzieś tam wyciągnąć w pewnym momencie wtyczkę, no i to zwalczanie cały czas się dzieje. Na szczęście udało mi się dzisiaj troszkę trikiem może YouTube'a troszkę zmylić i mój kanał przywrócili. Dostęp do publikowania filmów, więc może tak raptem do podsumowania. Wczoraj ta sprawa była doktora Zbigniewa Martyki. Sąd no, troszkę miał zagwozdkę, jak usłyszał, że listę finansów, które wpływały na konta instytucji, w których zasiadają poszczególni sędziowie tego sądu, trochę im mina zrzędła, musieli sprawę zawiesić, wyjaśnić tam wewnętrznie kwestie, ale ktoś im przyszedł, powiedział, że mogą jechać dalej, że im nic nie grozi, że mogą dalej skazywać doktora Martykę za to, że publicznie głosił, że maseczki tak zbierają toksyny, że lockdowny powodują no, choroby, zgony i tak dalej.
No i dalej go za to po prostu sobie skazują. Natomiast obrona była na tyle mocna, że myślę, że te wystąpienia muszą się gdzieś zapisać, żeby później tych lekarzy po prostu sądzić. Więc naprawdę zero zaufania dla polityków, zero zaufania dla zbrodniarzy, czytaj lekarzy. Sytuacja w Iranie no, bardzo napięta. Tam jest w zasadzie ta beczka prochu, na którą czeka cały świat, czy ona wybuchnie. Co prawda Iran według wielu ludzi tylko tak straszy, zyskuje jakąś tam moralną przewagę, ale coś tam naprawdę może pierdolnąć. No, oni się zrzekają, że w ciągu 48 godzin uderzą na cele w Izraelu, ewentualnie na amerykańskie bazy wojskowe w okolicy, jeśli Amerykanie chcieliby się do tego konfliktu dołączyć. Więc no, taka jest powiedzmy sytuacja, że świat wisi na beczce prochu. Oczywiście front ukraiński, jakakolwiek sytuacja na Ukrainie, to pożal się Boże, powołują teraz już ludzi od 22 chyba czy 25 roku życia. Parlament, w oczywiście olbrzymiej obstrukcji tej instytucji, tam było chyba tylko 40 posłów na głosowaniu, przegłosował obniżenie wieku poborowego. Łapanki się rozkręcają, tych ludzi po prostu wszystkich na front do tej maszynki do mielenia mięsa wprowadzają. No i w Polsce, prawda, po cichu, po cichu, ale też podżeganie do wojny, cała ta machina proceduralno-urzędnicza, żeby stworzyć warunki prawne do wejścia na wojnę, to się wszystko cały czas toczy, a na wierzchu, co mamy, to widzicie, klauni, cyrkowcy, bałwany, przestępcy, wspólnicy ludobójstwa występują w telewizorni jako zbawcy narodu, jako osoby walczące o prawa kobiet, walczące o cywilizację chrześcijańską, ci z drugiej strony, ale to tak naprawdę jest jedno i to samo, tak jak mówię, to jest całkowicie fałszywa dyskusja, która napędza właśnie frakcje po jednej i po drugiej stronie i jeszcze media, wszyscy na tym korzystają, wszyscy zbierają pieniądze, a temat powinien być dla wszystkich jasny co do tego, że to jest kwestia finansowania przede wszystkim zewnętrznego, promocji, tworzenia dywersji, a nie sprawa życia, zdrowia, praw jakichkolwiek kobiet. To jest wszystko tylko i wyłącznie ta kwestia debaty. To w ogóle nie powinno być wznoszone do obszaru polityki. Moim zdaniem, jeśli już traktować ludzi jako debili, jak dzieci, to puszczać im po prostu w telewizji co miesiąc, albo na kasetach, albo w plikach, obowiązkowo kazać dzieciom oglądać, jak dochodzi do powstania nowego życia. I po prostu też uprzedzić, że konsekwencją, prawda, jest to, że na przykład będzie trzeba no, żyć jakby ze skutkami swoich działań. No i przecież są też instytucje typu na przykład adopcja, prawda. Państwo już lepiej, żeby dopłacało do aborcji, niż później lekarze, psychiatrzy wyciągali z depresji kobiety, które no właśnie zamachują się na życie własnych dzieci. No pomyślcie sami, no to jest naprawdę diabelstwo, żeby udawać, że to jest jak łyknięcie tabletki paracetamolu. No jest mnóstwo danych, ale nie będę w to wchodził, bo nie jestem do tego ekspertem. Natomiast budzi we mnie obrzydzenie widok tej całej, tego kwiku pseudolewicy. Tak, dla mnie to są wszystko zbrodniarze, sataniści, ludzie po prostu do gruntu źli. I teraz oczywiście no też mamy w tle ten pakt migracyjny. Pakt, co chyba oni mają z diabłem, żeby całą nam Europę tutaj zniszczyć. Będziemy mieli zalew tutaj murzynów, różnych odcieni, maści, którzy tutaj będą powoli tą tkankę społeczną od środka jeszcze dodatkowo rozsadzać takim elementem, który tutaj był nieobecny, czyli różnego rodzaju nieokrzesania, czy związane z użyciem siły, z użyciem swoich funkcji popędowych. Statystyki z gwałtów z Niemczech, z Francji, z Skandynawii są ewidentne, że osoby, które tutaj przyjeżdżają, właśnie są importowane przez lewactwo, całe NGO-sy sorosowe przyczyniają się do bardzo, bardzo dużego wzrostu przestępczości. Zresztą tak samo jak w Polsce mieszkańcy naszych tutaj wschodnich rubieży, którzy naprawdę wielu się zbrodni, nawet już praktycznie ataków terrorystycznych dopuszczają. No i o co tu chodzi? No żeby zrujnować ludziom życie, odebrać im spokój, odebrać im majątek, wydzierżawić ich, że tak powiem, z własnej ziemi, no bo jak jest już ona tak skażona, ludzie się boją wychodzić, no to co warte są nieruchomości i całe ułożone życie. Dlatego mówię, grunt się jeszcze pali, ziemia jest jakby równana, palona ten pół metra w dół symbolicznie, czyli niszczone jest absolutnie wszystko. I no, o czym tutaj mówić? No tylko zostaje nam w tej chwili w zasadzie formowanie tych relacji, koalicji, porozumienia intelektualnego z ludźmi, którzy będą w stanie to odwojować najpierw intelektualnie, umysłowo, duchowo,
później fizycznie. Takie osoby już są, takie osoby widzę. Może niektórzy jeszcze będą dojrzewać do takiej roli, ale po prostu nie ma wyjścia. Tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Taki krótki update. Wszystkie relacje ze sprawy znajdziecie u mnie na X-ie, na YouTubie. Czekam na rozwój sytuacji w Iranie. Jeśli coś tam pierdyknie w najbliższych godzinach, dniach, to na pewno szybko przeskoczę na ten temat. Taka jeszcze w ogóle ankietka dla oglądających do końca, komentujących. Czy bylibyście za tym, gdybyśmy mieli swoje państwo, żeby polskie wojsko pomogło w sytuacji powstrzymania konfliktu, a bardziej po prostu ludobójstwa w Palestynie? Czy Polska powinna dołączyć do koalicji, która ma dokonać odwetu na Izraelu? Czy powinny nasze siły specjalne, nasze środki po prostu tam iść? No bo skoro możemy bronić kraju i wysyłać tam połowę uzbrojenia, w którym raptem zginęło 2-3 tysiące cywilów i wojna była jak najbardziej sprowokowana kilkunastotysięczną liczbą osób, które zostały zamordowane przez reżim w Kijowie, czy wobec tego w konflikcie, w którym zginęło 40 tysięcy osób, zwłaszcza młodych, dzieci, kobiet, i to jeszcze zamordowanych celowo, to czy nie byłoby logiczne, współmierne, gdybyśmy tym bardziej właśnie chcieli angażować się w cudzy konflikt, ale już w imię większej sprawiedliwości, zwłaszcza, że nie brakuje dowodów na to, że Izrael jest nam państwem standardowo wrogim, które okrada nas na każdym kroku, okłamuje, dyskredytuje na arenie międzynarodowej. Ostatnio, prawda, zabili naszego wolontariusza, Polaka, nie przepraszając w ogóle za to. Więc uważam, że to państwo robi nam znacznie więcej złego niż chociażby Rosja. Więc ja bym był, myślę, za tym. Oczywiście w ramach jakiegoś kontraktu, prawda, z Palestyńczykami, że po prostu ta użyczona pomoc byłaby w jakiś sposób zrekompensowana finansowo, tam gdzieś tam w dłuższym terminie czasu. Myślę, żeby to pozytywnie wpłynęło na nasze relacje ze światem arabskim, z Iranem, tak, z Persami. I długofalowo myślę, że mogłoby odbudować naszą pozycję jako kraju, który wydostał się z okupacji właśnie satanistycznych elit, z idiocałych Stanów Zjednoczonych, Izraela. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, o takiej przewrotnej idei. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia z pięknej polskiej wsi. Mateusz Jarosiewicz.